szanse i zagrożenia dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co wynika z najnowszej prognozy funduszu do 2028 roku. No cóż, wiemy już, że będzie deficyt i to wysoki deficyt. Czy jest on groźny? Czy on jest groźny dla systemu, właśnie między innymi systemu emerytalnego, czy jest groźny dla budżetu państwa? O tym będziemy między innymi rozmawiać podczas naszej debaty. Marcin Piasecki, zapraszam. Trzeba przygotowywać, analizować prognozy, jeżeli chodzi o wydatki publiczne, w sposób szczególny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w nim Funduszu Emerytalnego. Prognozy służą po to, aby wiedzieć, jak lepiej zarządzać, jak lepiej dbać, jakie lepsze decyzje podejmować, żeby uzyskiwać dochody do funduszu i zagwarantować wypłatę świadczeń. Prognoza kilkuletnia jest takim instrumentem dobrym, zarządczym, informacyjnym, edukacyjnym i ona także może nam posłużyć do podejmowania różnych doraźnych, ale i też dalekosiężnych decyzji. Przyszłe PKB podzieli się na osoby niepracujące i osoby pracujące. Kontraktowe zobowiązania wobec emerytów, które już zostały albo zostaną podjęte, będą ogromnym obciążeniem, jeżeli nasza gospodarka dalej nie będzie rosła. Więc musimy zapewnić wzrost gospodarczy w sytuacji, kiedy ilość osób w wieku produkcyjnym będzie spadać, a nie rosnąć, jak przez ostatnie 40 lat. I ten spadek sięgnie 1%, co najmniej 1% rocznie. W związku z tym musimy leczyć przyczynę choroby, ubytku osób w wieku produkcyjnym oraz szukać innych rozwiązań, jak tej chorobie, jej skutkom przeciwdziałać. Zatem powinniśmy pomyśleć o aktywności zawodowej, o wypełnieniu za nasze osoby w wieku produkcyjnym obowiązków opiekuńczych przez instytucje zbliżone do państwa w taki sposób, aby uwolnić ich potencjał na rynku pracy. Powinniśmy pomyśleć o imigracji, ale też o braku emigracji oraz o polityce integracyjnej dla tych osób, które do nas przyjadą. Najnowsza prognoza ZUS dotycząca sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do 2028 roku pokazują, że czasy, kiedy w łatwy sposób finansował się niedobór środków na wypłatę przede wszystkim emerytur i rent, niestety dobiegają końca. O ile jeszcze w 2021 i 2022 roku wydawaliśmy w stosunku do PKB to naprawdę niewielkie kwoty na pokrycie luki w finansowaniu wypłaty tych świadczeń, to jednak już w kolejnych latach, już od 2024 roku, koszty systemu rzeczywiście bardzo istotnie wzrosną. Już w tym roku wyniosą ponad 70 miliardów złotych, a w roku 2028 100 miliardów po uwzględnieniu inflacji. W prognozie sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do roku 2028 przebijają dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, bezpieczeństwo. W dalszym ciągu Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w najbliższych latach będzie w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Wzrosną oczywiście deficyty, ale te deficyty będą z łatwością pokrywane z dotacji z budżetu państwa.